Z Ewangelii według świętego Mateusza. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego.